Mam nadzieję, że naszych gości będzie słychać bardzo wyraźnie. Nie przedłużając, kilka uwag porządkowych. To wspaniałe miejsce udostępnił nam nowy wojewoda warmińsko-mazurski, za co serdecznie mu dziękujemy. I od razu czujemy, że wiatr historii się zmienił. To bardzo miłe, że nowy wojewoda jest dla nas otwarty na takie spotkania. Nasi dzisiejsi goście przyjechali na zaproszenie środowisk narodowych, natomiast za współorganizację chcemy też podziękować olsztyńskim działaczom Solidarności. I tu chyba też należałyby się brawa. Proszę Państwa, były wakacje roku 80. Młody mężczyzna całe wieczory spędzał przy trzeszczącym radio i nasłuchiwał dwóch wrogich ustrojowo stacji, a mały chłopiec, 8-letni, próbował mu w tym przeszkodzić i nie rozumiał, że to, co słucha tata, było bardzo ważne. Minęło 40 lat, ten mężczyzna to mój tata, siedzi tam, natomiast ja, 80 kilo starszy, mam okazję przedstawić Państwu dzisiejszych gości, Państwo Gwiazdów. Wielkie brawa. O, to się da jakoś? Nie, nie. Proszę Państwa, pierwsze przemówienie w życiu gdzieś z jakiejś frezarki, drogie z wózka akumulatorowego i tak się przyzwyczaiłem, że na siedząco mówić nie umiem. Proszę Państwa, spotykamy się w tygodniu. 1 marca był Dzień Żołnierzy Wyklętych. To byli bohaterowie mojego dzieciństwa czy mojej wczesnej młodości. Ginęli, walczyli i ginęli 70 lat temu. I my w tej chwili traktujemy to jako odległą historię. Proszę Państwa, ta historia toczy się przez te 70 lat do dzisiaj. Barykada jest na tym samym miejscu i po obu stronach barykady stoją te same ugrupowania, powiedzmy. Jedna strona barykady walczy o niepodległość i o polskie interesy, i druga strona barykady to jest ta, która zwalczała, jak słusznie powiedzieli, trzecie pokolenie żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych, walczy z trzecim pokoleniem bezpieki. I dzisiaj walka tych, którzy walczyli o niepodległość i tych, którzy strzelali w tył głowy, stoją na swoich pozycjach, i linia podziału między nimi jest tą linią walki. Proszę Państwa, jest, jeżeli chodzi o historię, no z racji wieku to mi ta historia przystoi, problemem historii już wiemy dokładnie, o co chodzi i jak szło, tylko jak doszło do tego, że mimo że nas kolejna fala zapewnień o niepodległości Polski przetoczyła się, można powiedzieć, przez nas, to front walki pozostał w tym samym miejscu i pozostały te same drużyny. Proszę Państwa, w 1946 roku ja akurat wtedy wróciłem z Syberii i stwierdziłem, że w Polsce próbują zrobić to samo, co w Związku Radzieckim. Więc miałem wtedy 11 lat, no i znalazłem się automatycznie w opozycji. Otóż o co myśmy... Komuna walczyła z narodem o demokrację.
Ja jako jedenastolatek takiego rozeznania nie miałem i pamiętam, że wieczorami chodziliśmy i cegłą na murach wypisywaliśmy nieprzyzwoite rzeczy o demokracji. Pamiętam jeszcze te wierszyki, ale tylko jeden nadaje się do powtórzenia. To było: na lewo sklep, na prawo sklep, w środku dekoracja, tu nie ma nic, tam nie ma nic, tak rządzi demokracja. Proszę Państwa, społeczeństwo dało sobie narzucić tą wersję słownictwa. Zwalczaliśmy demokrację, bo pod hasłem demokracji występowała komuna, tak jak dzisiaj. Tak jak dzisiaj, dokładnie, ci sami lub ich wnuczki. I dla mnie wspomnienie tego 46-47 roku, jak widzę kod, narzuca się automatycznie. Proszę Państwa, właśnie jak do tego doszło? Już przenieśmy się w czasy bliższe. Wszystko wskazuje, że przez lat 40 prawie karmiono nas bardzo profesjonalnie utkaną propagandą. Proszę Państwa, nie Solidarność obaliła komunizm. Solidarność ma niesłychane zasługi i niedoceniane zasługi, ale nie Solidarność obaliła komunizm. Dlatego, że decyzje, pierwsze sygnały, które wskazują, że były podjęte przynajmniej dyskusje nad odrzuceniem marksizmu i wynikającego z tego systemu, sięgają 68 roku. Czyli co najmniej 10 lat nie komuna, bo to jest zbyt szerokie pojęcie, tylko bezpieka i wywiady szykowały się do odrzucenia marksizmu i systemu komunistycznego. Jaki był cel? No proszę Państwa, nie trudno przypuszczać. Celem tym było, ażeby odrzucając komunizm, ci, którzy ten komunizm odrzucali, na tym zarobili. I proszę Państwa, jeżeli z tego punktu widzenia spojrzymy na to, to wszystkie działania tych obu stron, z tym, że były one pomieszane przez jakiś czas i zakamuflowane, stają się jasne i logiczne. Zestawu zupełnie absurdalnych wypowiedzi, absurdalnych, wydawałoby się, działań sprzecznych ze sobą, wszystko układa się w logiczną całość. Proszę Państwa, wielkie zdumienie, to jak to? To on był taki antykomunista i okazało się, że jest agent bezpieki? No tak, proszę Państwa, bo jeśli na szczeblach bezpieki zapadła decyzja, że przygotowujemy się do odrzucenia marksizmu, to im agenci komunistyczni nie byli potrzebni. Potrzebni byli antykomuniści. I tu nie ma żadnej sprzeczności. Wiemy, że w 1968 roku był niesłychanie duży nabór tajnych współpracowników. I to właśnie z tych kręgów, które nie wierzyły w komunizm. Proszę Państwa, Solidarność, wiemy, że przecież tylko w Częstochowie wojewoda wyjechał czołgami czy transporterami na ulicę, we wszystkich innych miastach pozwolili Solidarność zakładać. Proszę Państwa,
ja z tego wyciągam wniosek, że prawdopodobnie Solidarność miała być początkiem dyskusji czy wprowadzenia w ogóle perestrojki i odrzucenia marksizmu. Niestety, z ich punktu widzenia, Solidarność okazała się taka, jaka była. Okazała się silnym związkiem zawodowym, okazała się wielkim ruchem obywatelskim, dążącym do poprawy warunków życia ludności. Pomimo tego, że na czele udało się bezpiece postawić swojego agenta, pomimo, że ten agent był przez publiczność noszony na rękach, że w całym strukturze Solidarności aż roiło się od agentów. Proszę Państwa, agentów to nie byli tylko ludzie, to był cały system wspierany przez psychologów, fachowców z różnych dziedzin i rzeczywiście profesjonalnie kierowany. Ta cała potężna struktura zamontowana w Solidarności, czyli która wrosła w Solidarność, okazała się bezradna wobec poglądów szeregowych członków Solidarności, bo nie kierownictwo Solidarność uratowało i nie kierownictwo doprowadziło do tego, że przez 16 miesięcy bezpieka nie mogła sobie z nami poradzić. To była wola szeregowych członków i bezpieka nie mogła sobie poradzić z obywatelską demokracją w Solidarności. Bo ważne decyzje były podejmowane nie na górze, tylko im ważniejsza decyzja, tym bardziej na dole. I biedny Wałęsa musiał się liczyć ze zdaniem załóg, bo tak długo był noszony na rękach, póki udawał, że popiera zdanie ogółu. No właśnie, czy Wałęsa Solidarnością kierował? Proszę Państwa, nie kierował. Wałęsa był noszony na rękach. Facet niesiony na rękach nie kieruje, bo jest niesiony przez niosących tam, gdzie oni uważają. I proszę Państwa, to jest po prostu, nie Wałęsa kierował Solidarnością, Wałęsa był niesiony przez członków, no a tylko braku przenikliwości powszechnej zawdzięcza, że on był noszony. Prawda? Natomiast, proszę Państwa, czy bezpieka chciała Solidarność zlikwidować? Bezpieka była zbyt mądra, że jak to się już stało faktem, to wiedzieli, że Solidarności zlikwidować im się nie uda. Natomiast można było Solidarność przekręcić. I do tego był potrzebny stan wojenny. I Wałęsa nie był potrzebny do tego, żeby zlikwidować Solidarność, jakkolwiek tylko jest częściowo prawda, Wałęsa był potrzebny, ażeby pod jego egidą przeprowadzić odrzucenie komunizmu zgodnie z interesami sekretarzy, generałów i pułkowników. I to jest to niezrozumiałe zachowanie bezpieki. Jeżeli spojrzymy na to z odpowiedniego kierunku, to postępowanie jest logiczne i zrozumiałe. Czy Wałęsa mógł się przyznać? Nie mógł. Właśnie rozmawiałem, już jak wypłynęły te teczka. No, gdyby Wałęsa przyznał się wtedy na bramie stoczni, że jest współpracownikiem bezpieki. Ja mówię, słuchaj, co ty gadasz? Przypomnij sobie tamten nastrój. Gdyby Wałęsa się wtedy przyznał,
że jest współpracownikiem bezpieki, to na pewno by schodził z bramy, ale na zewnątrz i nikt by mu drabinki nie przystawił. Musiałby z tej bramy skakać na łeb. Byłoby to jedyne wyjście. I tak było, proszę Państwa, przez cały czas. To dopiero po opanowaniu przez stan wojenny nastrojów ludziom przychodzi do głowy, że wtedy jakby się przyznał, to byśmy mu przebaczyli. Proszę Państwa, wtedy by mu nikt nie przebaczył. Nie przebaczyliby mu również jego mocodawcy. Dlatego, że zasadą i umową werbunkową było, że agentowi nie wolno się przyznać do współpracy, a oficer prowadzący mu gwarantował, że oni też go nie sypną. Ale agentowi do współpracy przyznać się nie wolno, jeżeli ktoś... Jeżeli się nie przyznają, to znaczy, że dalej są na służbie. Tutaj się posłużę wypowiedzią Putina. Putin, który jako szef KGB doskonale zna... Czekistą się nie bywa, czekistą się jest. I proszę Państwa, może w przedszkolu dzieci by uwierzyły, ale myślę, że w podstawówce już nie bardzo. Rok 76, w czerwcu powstaje jawna opozycja, a oni jednego z miejscowych tutaj entuzjastycznych agentów, który przez 6 lat, jak nie miał co donieść, to zmyślał, zrywają z nim współpracę. No proszę Państwa, no, chyba w przedszkolu tylko można znaleźć ludzi, którzy w taką wersję uwierzą. Jeżeli o mnie chodzi, myśmy podejrzenia w stosunku do Wałęsy były bardzo szybko, gdy przystał do Wolnych Związków Zawodowych. I strajk sierpniowy przerwał procedurę. Taka procedura jest bardzo skomplikowana i... No skomplikowana po prostu, wymaga czasu. Strajk przerwał procedurę ostatecznego sprawdzenia, czy Wałęsa jest agentem. Ale już w trzecim strajku my przynajmniej nie mieliśmy co do tego cienia wątpliwości. Wałęsa był... Dlaczego nie powiedzieliśmy? Proszę Państwa, co mogliśmy powiedzieć? Nasze spostrzeżenia, jakby, czy opinia wynikała z obserwacji tego, co Wałęsa robił i mówił publicznie. Czyli te argumenty, że jest agentem, wszyscy znali. I klaskali. Proszę Państwa, ale Wałęsa nie był potrzebny, ani Wałęsa, ani cała bezpieka już w drugiej połowie lat 70. nie była potrzebna do... To nie było zbrojne ramię partii. Proszę Państwa, ja dzieciństwo spędziłem na Sybirze i ponieważ mieliśmy klasyfikację wrak sowieckiego narodu, czyli wróg sowieckiego ludu, to budziliśmy zaufanie. I wielu ludzi, wysłuchałem wielu opowieści o rewolucji, ludzi starszych. I proszę Państwa, od początku, od samych początków komuny, od rewolucji, była sytuacja taka, że przyjeżdżało CK, czyli Czrezwyczajny Komitet, czyli Komitet Nadzwyczajny, prawda? Początki, z tego potem powstało NKWD i inne. I CK, jak im się sekretarz partii nie spodobał, to wyjmował nagan i strzelał. Bo krótko.
Natomiast sekretarz partii nie mógł aresztować czekisty. Proszę Państwa, czystki stalinowskie przeprowadzała przecież NKWD lub ČK wcześniej. Nie partia. Nie partia skazywała swoich towarzyszy i swoich przywódców na śmierć, tylko właśnie służby policyjne, prawda? Jawne czy tajne, ale służby policyjne. I ja, proszę Państwa, do tej pory nie jestem pewien, czy w krajach bloku sowieckiego rządziła partia, czy rządziły określone bezpieki, używając ich fachowego języka, pod przykryciem komunizmu. Czy komunizm nie był tylko przykrywką dla działalności tych partii? Proszę Państwa, miałem 3 lata czasu, żeby przemyśleć tę sprawę w więzieniu. I ja wtedy doszedłem, że pierwszą rzeczą, kiedy sięgniemy po niepodległość, to pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić bezwarunkowo, pierwszą i podstawową, to jest ujawnienie całej bezpieki. Niestety powiedzieli nam, że jesteśmy niepodlegli, a bezpieka, a Kiszczak dalej był ministrem spraw wewnętrznych. Proszę Państwa, w 1946 roku, w 1947, wspierając się na radzieckich bagnetach, polscy komuniści, czy jak ich tam nazwać, wprowadzali totalitarny system pod hasłem demokracji i pod hasłem niepodległości. Armia radziecka nas wyzwoliła i jesteśmy niepodległym państwem. Mieliśmy na to dowody, byliśmy członkiem ONZ. Polska była uznawana przez wszystkie kraje świata jako państwo niepodległe. Minęło lat 40, uznaliśmy, że z tą niepodległością to była lipa i byliśmy faktycznie podległym państwem, ale po 7 latach znowu nam powiedzieli, że jesteście niepodlegli. A Kiszczak dalej ministrem spraw wewnętrznych. Proszę Państwa, mało tego. Dziwimy się czasami i słychać to zdziwienie, dlaczego historycy, dlaczego naukowcy tego wszystkiego jakby nie wyprostują. Proszę Państwa, trzeba ich zrozumieć. Pracę naukową, znacie prace naukowe, trudno to przeczytać, jeszcze trudniej napisać. I teraz w czasie pisania opasłego tomu pracy naukowej i zbierania dowodów do swojej tezy wychodzi fakt jakiś, który całe to rozumowanie kładzie na łopatki i powoduje, że z naukowego dzieła staje się śmieszne. Ludzie się i to grzebie karierę naukowca. Proszę Państwa, jakie fakty? 2 tygodnie temu w programie Anity Gargas wyświetlono 2 informacje kapitalne, które powodują przekoziołkowanie całego naszego spojrzenia na najnowszą historię. Otóż ambasada radziecka, przepraszam, drugi raz popełnił ten błąd. Ambasada Polska w Moskwie pisze do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Strona radziecka uważa, że polityka, czy że system represyjny traci swoją skuteczność
i należy podjąć rozwiązania polityczne. I drugi, przyneglający, strona radziecka uważa, że powinniśmy natychmiast podjąć rozmowy z Lechem Wałęsą. Proszę Państwa, a więc całe opasłe tomy na światłych o światłych umysłach, które doprowadziły w końcu do rozmów okrągłego stołu, a to było polecenie z Moskwy. I Lech Wałęsa nie był przedstawicielem opozycji, tylko był zdesygnowany na Kremlu. Proszę Państwa, trzecie pokolenie bezpieki podskakuje na placach, atakując trzecie pokolenie żołnierzy niezłomnych. Linia podziału i walka jest o to samo. Historia się nie kończy. Tak jak nie bywa się kagibistą się jest do śmierci, tak samo historia się nie kończy i historia trwa nadal. I proszę Państwa, to, że w tej chwili młodzież odkrywa bohaterów z przeszłości, to nie jest przypadek. Proszę Państwa, teraz jeszcze kilka słów pozostawałoby, o co chodziło. Proszę Państwa, od tych ludzi, którzy tworzyli bezpiekę, to wiadomo, głównym celem były pieniądze. Oburzają się niektórzy, że pan Michnik nazwał Kiszczaka i Jaruzelskiego ludźmi honoru. Proszę Państwa, miał prawo. Dlatego, że gdy Kiszczak się z nimi umawiał, to z tych obietnic się wywiązał. Michnik jest jednym z bogatszych ludzi w Polsce. Kiszczak dotrzymał słowa. I Michnik dotrzymał słowa. I dalej zwalcza tych, którzy się Kiszczakowi przeciwstawiali. Proszę Państwa, to wszystko jest klarowne, logiczne i tak jak ludzie mówią, że no my się nie znamy na ekonomii. Nie możemy zabierać głosu, bo się nie znamy na ekonomii. Proszę Państwa, no ekonomia jest nauką bardzo prostą. Metody, można powiedzieć, skomplikowane są metody, a nakłaniania społeczeństw do przyjęcia takich działań, zaakceptowania takich działań, które są dla tych społeczeństw szkodliwe. Te procesy i te metody są skomplikowane, ale ekonomia jest bardzo prosta. Tą ekonomię wyraził kiedyś jeden z głównych, jeden z najbardziej znanych biznesmenów, czyli Henry Ford. W Kongresie Stanów Zjednoczonych kongresmeni składali czterokrotnie interpelacje, że Ford za dużo płaci swoim pracownikom. Więc Ford się stawił na posiedzeniu kongresu i powiedział krótko: moi robotnicy muszą zarobić tak dużo, żeby mogli kupić mój samochód. Proszę Państwa, i na tym się na dobrą sprawę kończy ekonomia, jeśli to jest ekonomia uczciwa. Pracownik musi zarobić tyle, ażeby mógł kupić wyprodukowany przez siebie produkt. Bo jeżeli nie będzie go mógł kupić, to mamy kryzys. I ta seria kryzysów, która w tej chwili... Natomiast czemu ta seria kryzysów z tego wynika?
że ludzie, pracownicy są za mało opłacani, tak nisko, że nie mogą kupić wyprodukowanych przez siebie wyrobów. I to kryzys i w Meksyku, i w Japonii, i no, w Ameryce Południowej. Kolejny wędrujący kryzys ma cały czas to samo zagadnienie. Proszę Państwa, czemu ekonomia się skomplikowała? Ano dlatego, że niejaki Friedman wymyślił, że nie ma co się przejmować niskimi płacami w Stanach, że Amerykanie nie będą mogli kupić wyprodukowanych przez siebie towarów, to te towary sprzedamy Chińczykom albo Hindusom. Proszę Państwa, błąd rozumowania polega na tym, że jeżeli zlikwidujemy fabrykę samochodów w Stanach i zaczniemy je produkować na przykład w Indiach, gdzie płace robocze są na przykład 10-krotnie czy 20-krotnie niższe, to te samochody będą tanie. Ale Amerykanie nie będą mieli pieniędzy, żeby je kupić. Natomiast 1/10 tych pieniędzy kupią Hindusi, ale nie kupią sobie za to samochodów, tylko kupią sobie ryżu i w końcu pierwszy raz w życiu się najedzą dosyta. Proszę Państwa, tragedią Polski było to, że kupiliśmy tą ideologię. Że kupiliśmy tą ideologię, a trudno nam było nie kupić, bo po 60 latach komuny już nie było prawie ludzi, którzy pamiętali, jak wygląda kapitalizm. I przyjęliśmy tą friedmanowską wersję. Natomiast w jaki sposób to było realizowane w Polsce? Proszę Państwa, no nie tylko przyszedł rozkaz z Moskwy, żeby podjąć rozmowy z Wałęsą, ale jak już okrągły stół się sfinalizował, to szef KGB, generał Kruczkow, przyjechał do Warszawy i oświadczył, że Związek Radziecki nie ma nic przeciwko temu, żeby Mazowiecki został premierem. Na ten temat generał Kruczkow rozmawiał również z prymasem Glembem. Natomiast Polacy dostali szału radości, że mamy katolickiego premiera. Proszę Państwa, tylko że tego katolickiego premiera prymas Wyszyński, mimo że ten godzinami wysiadywał w przedpokoju, nigdy nie wpuścił za próg swojego gabinetu, dlatego że tenże katolicki premier poparł aresztowanie prymasa Wyszyńskiego. No więc, proszę Państwa, dawaliśmy się wikłać w takie pułapki i to, że w tej chwili rząd głowi się, jak odbudować przemysł, a przemysł odbudować trzeba, dlatego że zlewozmywaki w Anglii już są obsadzone i już nie mamy gdzie emigrować. Niemcy nie chcą Polaków, tylko muzułmanów. Pozostaje nam tylko jedno wyjście – stworzyć miejsca pracy w Polsce. Byliśmy też oszukiwani systematycznie. Proszę Państwa, w latach 80-90, w tych czasach, ekonomiści amerykańscy plasowali Polskę na 10. miejscu w rankingu potęg przemysłowych świata, a Kanadyjscy na 9. Byliśmy w pierwszej dziesiątce potęg przemysłowych świata. Proszę Państwa,
ale przyjęliśmy transformację. Na ten proces najkrócej kawał określa. Co to jest jaszczurka? Jaszczurka jest to smok po transformacji. Proszę Państwa, wskutek transformacji wylądowaliśmy na, o ile pamiętam, 57. miejscu w rankingu potęg przemysłowych świata i zajęliśmy kolejne miejsce za Rwandą. Czyli transformacja to była transformacja kraju z pierwszej dziesiątki potęg do ogona krajów kolonialnych, postkolonialnych, rozwijających się. Proszę Państwa, zburzyć było łatwo, zbudować będzie trudno i ten wysiłek staje przed nami, bo w tym wypadku nikt nam nie pomoże. Proszę Państwa, nie pomoże nam Zachód z całą pewnością, bo w 1988 roku miałem w Stanach okazję rozmawiać z kongresmenem. Jedyny temat to była niepodległość Polski. On mi odpowiedział, my bardzo chętnie poprzemy waszą niepodległość, tylko powiedz, co zrobić z waszym przemysłem. Ja zdębiałem, a on mówi, no zobacz, na atak japoński mieliśmy 22 lata czasu, żeby się przygotować i okazało się, że to za mało. Wy z waszym przemysłem, przepraszam, wy z waszym wykształceniem i z waszym przemysłem zdestabilizujecie w ciągu 2 lat rynki światowe i my wiemy, że nie mamy na to żadnej obrony. Więc jak powiesz, co zrobić z waszym przemysłem, poprzemy waszą niepodległość. Proszę Państwa, co to znaczy zdestabilizujecie rynki światowe? To znaczy, że wygramy konkurencję na rynku. I uważam, że byliśmy zdolni do wygrania w wielu dziedzinach. W wielu dziedzinach byliśmy zdolni do wygrania konkurencji rynkowej z chwilą odzyskania niepodległości. Dlatego w 2016 roku hasło niepodległość jest wciąż żywe i istotne. Proszę Państwa, jak to w Polsce przeprowadzano? Ano rząd mazowieckiego ogłosił, że przedsiębiorstwa przechodzą na samorządność i samodzielność z dniem 1 stycznia. System komunistyczny, planowy system komunistyczny, istotą jego w ekonomice przedsiębiorstw, to było przedsiębiorstwo dostawało plan, merytoryczny plan ilościowy do wykonania i fundusze na wykonanie tego planu. Po roku plan miał być wykonany, jeśli nie był wykonany, to dyrektor spadał, a załodze obcinano premie i pensje. Jeżeli plan był wykonany, to ale kasa była zerowana. Wszystko, co zostało niewydane na produkcję tego planu, było kasowane, wracało do Skarbu Państwa, a 1 stycznia był przydzielany nowy plan i nowe fundusze na jego wykonanie. Jak w tej sytuacji wygląda reforma Mazowieckiego? 31 stycznia, czy plan został wykonany, czy nie, fundusze zostały skasowane do zera. A 1 stycznia fabryka nie dostawała ani planu, ani grosika na energię, na oświetlenie, na wodę, na pensję i na zakup materiałów do przyszłej produkcji. No i wtedy przyszli przyjaźni banksterzy. Nie ma problemu, to my wam damy kredyt.
na przykład na 100%. Proszę Państwa, natomiast z czasów komuny została utrzymana zasada, że za długi czy tego obciążenie jest 10% rocznie. Natomiast inflacja była 116. Czyli każdy, kto nie płacił, zarabiał 106%. No więc nikt nikomu nie płacił. I było to wciągnięcie całej gospodarki w spiralę długów. Może ja... Anka, już. O mechanizmach niszczenia polskiej gospodarki to moglibyśmy długo mówić. Myśmy akurat oboje, można powiedzieć, byli wprowadzeni w to. Ja byłam w mojej firmie Centrum Techniki Okrętowej przewodniczącą Rady Pracowniczej. Andrzej był w Elmorze członkiem Rady Nadzorczej z wyboru załogi, bo taka była możliwość. Więc można powiedzieć, że znamy te problemy od podszewki i można właściwie podsumować to w jeden sposób. To nie były działania przypadkowe. To znaczy, jeśli na przykład dywidenda od majątku trwałego przekraczała 50%, to było wiadomo, że uderzy to w najlepiej wyposażone technicznie zakłady, bo one prawda, płaciły tą dywidendę właśnie w dużej wysokości. Poza tym mogę Państwu powiedzieć również, że śledziliśmy wszystkie próby przejęcia zakładów pracy przez załogi. Były też próby przejęcia na przykład ziemi po PGR-ach przez pracowników PGR-ów. Teoretycznie istniały takie możliwości, ale w praktyce były one nie do wykonania. No była też jeszcze, wszyscy mówimy o grubej kresce dotyczącej spraw politycznych, ale była też gruba kreska dotycząca, jakby to powiedzieć, tego administracji gospodarczej, przemysłowej. Jak myśmy stwierdzili, że w mojej firmie, w Centrum Techniki Okrętowej, że chcemy zmienić dyrektora, to właściwie się okazało, że prawie to jest niemożliwe. Dlatego, że warunkiem kandydowania było 5 lat praktyki na stanowiskach kierowniczych. Czyli nikt... Proszę? Nomenklatury. Czyli musiał być to człowiek z nomenklatury. Myśmy jakoś tak pokombinowali, że kolega, który był kierownikiem takiej grupy, która robiła pomiary na oddawanych statkach, w związku z tym był kierownikiem, no nie był tam żadnym kierownikiem, tylko szefem takiego zespołu, prawda, dokonującego pomiarów. I dzięki temu zmieniliśmy dyrektora. No i co z tego? Nasze firmy się ostały, Andrzeja Elmor, moje CETO, tylko że w międzyczasie zlikwidowano cały przemysł okrętowy. Nie chcę o tym mówić, bo to po prostu choćby dlatego, że mnie po prostu, no ja nie mogę o tym mówić, bo się denerwuję mocno. Przemysł okrętowy był naprawdę dobry. Nawet te 7 lat stanu wojennego, kiedy po prostu no nie było żadnych inwestycji, zarządzany był przez jakiś tam ludzi wysuniętych przez wronę, więc był to okres co najmniej zastoju, jeśli nie upadku, to ten przemysł był jeszcze bardzo dobry, ponieważ posiadał doskonałą kadrę. A tej kadry w tej chwili już nie ma, no bo jest luka pokoleniowa. No, w tej chwili już nie ma po prostu doświadczonych projektantów okrętowych. I tak jest w wielu dziedzinach. Także
to, o czym Andrzej tu mówi, odbudowywanie przemysłu naprawdę nie będzie proste. Przemysł okrętowy w Polsce wyrósł na potęgę w czasach komuny, ale to były czasy autarki, to znaczy on się mógł rozwijać pod ochroną granic. No. W tej chwili, prawda, każdy może zamówić statek w Chinach na przykład. Chiny mają w tej chwili bardzo dobry przemysł okrętowy. Ja mam, ale może zostawmy takie te problemy, bo myślę, że to jest to, czym się martwi pan Morawiecki i nasz rząd. I naprawdę szczerze im współczuję. Przypuszczam, że można będzie odbudowywać pewne... Zresztą jest bardzo ciekawe zjawisko, co stwierdziliśmy teraz jadąc pociągiem, że jakimś sposobem, jest jakiś geniusz loci, nie wiem, jest coś takiego, że te przemysły, które były dobre w czasach PRL-u, one się jakoś jakby odtwarzają, bo zauważcie państwo, że mamy różne dobre polskie autobusy mamy polskie pociągi. Chociaż wydawałoby się, że przecież PFAWAK został zlikwidowany proszę? Jelcz, tak. No więc miejmy nadzieję, no nadzieją są pewne przemysły nowe, w których łatwiej jest wystartować, prawda, ponieważ inni też nie mają takich dużych doświadczeń. Ale zostawmy na razie tą sprawę, którą, chociaż uważam, że jest to sprawa jedna z najważniejszych. I zastanówmy się nad tym, co wszystkich nas nurtuje. Właściwie jakie szanse ma ta nowa ekipa, nowa władza? Jaki jest właściwie sens tego, co się w Polsce dzieje? Więc ja pozwolę sobie na taką tezę, że tutaj to nie jest tylko taka kwestia, która wydaje mi się dosyć bezdyskusyjna, że mamy szansę stać się no, reprezentantem, jakimś wyrazicielem, organizatorem tych państw Grupy Wyszehradzkiej, jeszcze poszerzonych, prawda, o całą tą, jak to tam mówią, ten cały układ ABC, Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne. Chorwacja była ostatnio gościem Grupy Wyszehradzkiej, bo to już się dzieje i to wydaje mi się oczywiste. Ale wydaje mi się, że sens tych reform, tych zmian, które przeprowadza w tej chwili PiS, jest bardziej znaczący. Po prostu PiS ze swoim zwróceniem uwagi na potrzebę działania wspólnotowego, na odbudowę państwa, mówimy państwa narodowego, nie chodzi tutaj o etniczność, prawda, ale o przynależność tam kulturową, obywatelską, promując rodzinę, promując tożsamość historyczną, tożsamość kulturową, zaprzecza tym wszystkim zmianom, idzie jakby w poprzek tych zmian, które się na świecie dzieją i które naszym zdaniem są głęboką przyczyną tych wszystkich również kryzysów ekonomicznych. Również. Bo jeśli przyjmiemy, że tak jak to było, jakie było założenie w teorii Miltona Friedmana, że właściwie suma egoizmów, suma tworzy wspólne dobro. No proszę państwa, tak nie jest. Jest to sprzeczne w ogóle z logiką, z doświadczeniem, bo nie ma takiej możliwości, żeby z wyzysku, z grabieży, z oszustwa mogło powstawać jakieś wspólne dobro. To odbieranie, prawda, ludziom
owoców ich pracy, zaniżanie pensji. To wszystko powoduje, że i również te obyczaje, które panują w korporacjach, panują w miejscach pracy, obyczaje takie, że trzeba się wybić w ten sposób, że się kogoś pogrąży, to powoduje, że nie ma poczucia wspólnej sprawy przy projektach, przy pracy, bez współpracy nic dobrze nie wychodzi. To się nazywa kapitał społeczny, czyli to wzajemne zaufanie. I początkowo kapitalizm, jeszcze ten kapitalizm, który myśmy jeszcze oglądali w Stanach czy w innych krajach Europy Zachodniej, odbyliśmy taką podróż w 1988 roku, to jeszcze to istniało, to zaufanie społeczne. A jak teraz Andrzej był niedawno w Stanach, to mówi: panie Andrzeju, to był pan ileś tam lat temu, teraz nie ma takiej więzi już między ludźmi, żeby kolega kolegi za $500 nie sprzedał. I tak na tych zasadach oparte społeczeństwo, no nie ma szans się rozwijać. Są dowiedzione teorie, takie tezy, że na przykład tam, gdzie jest duże rozwarstwienie społeczne, czyli mówiąc inaczej, kiedy są bardzo duże różnice między bogatymi i biednymi, rozwój nie może następować. Jest wiadomo, że wskaźnik, który nazywa się PKB, to właściwie nie jest wystarczającym, a w każdym razie jedynym wskaźnikiem rozwoju społeczeństwa. Jest dowiedzione również, że rozbicie państwa, osłabienie państwa czyni gospodarkę, czyni społeczeństwo, czyni naród bezbronnym wobec ogromnej potęgi korporacji biznesowych, korporacji przemysłowych, i nie ma innej struktury, która byłaby zdolna oprzeć się tej ekspansji właśnie dużych transgranicznych korporacji, jak państwo u nas, które może mieć siłę porównywalną, może z Coca-Colą nie, ale w każdym razie z mniejszymi korporacjami tak. Kiedy u nas lansowano małe ojczyzny, to myśmy byli przerażeni, bo to po prostu znaczyło rozbicie, w końcu jednak na szczęście dosyć jeszcze zwartego, jednolitego narodu, na regionalne grupy, które, prawda, ubiegając się o, jeszcze rywalizując o dotacje unijne, były gotowe pogrążać interes ogólnonarodowy. No i po prostu wracamy do tego, od czego Andrzej zaczął. No po prostu konieczny jest patriotyzm. Patriotyzm się opłaca. Zwyczajnie się opłaca. Bo myślę, że myśmy to w Solidarności jakoś zaczęli. Znaczy Solidarność pierwsza jakby zaszczepiła to pojęcie. Wtedy właściwie ludzie widzieli możliwość realizacji interesu indywidualnego, interesu prywatnego, poprzez realizację interesu ogólnego, ogólnospołecznego. I mam nadzieję, że pozytywne skutki tych zmian, które wprowadza PiS, pozwolą ludziom uwierzyć, że właśnie tak ma być, że tak jest dobrze. Że po prostu na chciwości i na złodziejstwie, na takim skrajnym egoizmie, po prostu się generalnie traci, a nie zyskuje. To
To może ja tyle powiem. Pięknie dziękujemy. Gdybyśmy zapamiętali jedno zdanie, patriotyzm się opłaca, to wyniesiemy bardzo dużo z dzisiejszego spotkania.